Chcemy Państwu przedstawić najważniejsze założenia i elementy strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021-2027. Więcej szczegółów na temat strategii można odnaleźć na stronie internetowej, na której dokument został zamieszczony, a także w wersji drukowanej, która zostanie w najbliższym czasie opublikowana w języku polskim oraz w języku angielskim. Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego zbiegła się w czasie z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Głęboko wierzę, ufam, że potrafimy ten czas wykorzystać, że środki płynące z Brukseli pozwolą nam stworzyć podstawy funkcjonowania nowoczesnej uczelni, która za 6-7 lat potwierdzi swój status bardzo mocno zasygnalizowany w tegorocznym rankingu perspektyw. Jesteśmy 11. uniwersytetem w Polsce. 38. miejsce zajmujemy wśród uczelni akademickich. To jest wysoka pozycja, którą będziemy się starali utrzymać poprzez stworzenie właśnie takich podstaw, fundamentów rozwoju tej uczelni. Chcemy pozyskiwać i uzyskiwać nowe uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Chcemy tworzyć podstawę do tworzenia i budowania nowych obszarów badań. Jak w latach 2016-17, gdy uruchamialiśmy kierunek lekarski, kołem zamachowym rozwoju uczelni był kierunek medyczny, tak dzisiaj tym kołem zamachowym staje się pruszkowska pomologia. Trwają prace przy budowie dwóch kampusów i w Pruszkowie, i w Opolu. To jest szansa na wykorzystanie tego czasu. Ufam głęboko, wierzę w to, że możemy być uczelnią nowoczesną na miarę XXI wieku. Po pierwsze, nauka. To hasło obowiązuje nas od samego początku aktualnej kadencji. Jeżeli chodzi o strategię, to przede wszystkim chcielibyśmy ośmielić wszystkie osoby, które do tej pory nie aplikowały, a mają taki zamiar, do tego, aby aplikowały o środki naukowe. To jest nasz główny cel, ale po to, aby wspomóc wszystkie tego typu działania, pracujemy nieustannie nad instytucjonalnym wsparciem tych działań. Chcielibyśmy także, aby wszyscy badacze mogli wykorzystać możliwości, które w tej chwili stwarzają projekty prowadzone na uczelni. Mówię tu o wymiarze międzynarodowym, o projekcie Fordem i o wymiarze krajowym, na przykład pomologii. Kwestią istotną, jeżeli chodzi o badania naukowe, jest kwestia czy sprawa umiędzynarodowienia. Fordem stwarza unikatowe możliwości funkcjonowania w grupie uniwersytetów europejskich i sięgania po środki europejskie. To szansa dla nas, szansa na przyszłość budowania sieci badawczych, sieci naukowych i funkcjonowania w tych sieciach także w nowej perspektywie finansowej. Do tego wszystkich zachęcamy. Podstawą strategii Uniwersytetu Opolskiego jest nauka, ale nauka skorelowana z dydaktyką, z bardzo szeroko pojętą dydaktyką. Czym jest bowiem uniwersytet? Uniwersytet jest miejscem, gdzie nie tylko prowadzi się badania naukowe, ale także prowadzi się dysputę naukową, gdzie kształci się młode pokolenie, gdzie rozpowszechnia się wiedzę. Uniwersytet Opolski to, można powiedzieć, kuźnia kadr. Uniwersytet Opolski będzie się starał i stara się cały czas rozpowszechniać wiedzę. Nie tylko wiedzę, która jest przekazywana studentom, ale także staramy się przekazywać wiedzę regionalnie, staramy się przekazywać wiedzę na poziomie krajowym, a także na poziomie międzynarodowym. Dlatego też, tak jak moi poprzednicy powiedzieli, staramy się aplikować o bardzo wiele grantów zarówno badawczych, ale i grantów także dydaktycznych. Wspomniany przed chwileczką projekt Fordem to nie tylko nauka, ale to także szerokie możliwości dla naszych pracowników dydaktycznych i studentów. Korzystajmy z tego. W nowej strategii podkreślono wagę kształcenia praktycznego. Mogłoby się wydawać, że konstruując strategię rozwoju uniwersytetu, nie powinniśmy rozmawiać o nauczaniu zawodowym. Tymczasem po połączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim, kierunki o profilu praktycznym stanowią znaczną część oferty edukacyjnej naszej uczelni, a zgodnie z założeniami strategii liczba i jakość tych kierunków będzie stale rosła.
Dzięki takiemu kształceniu praktycznemu wyposażamy studenta nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale przede wszystkim w umiejętności praktyczne, które zwiększają wartość naszych absolwentów na rynku pracy. Uważam, że kształcenie praktyczne jest doskonałym uzupełnieniem dla ścieżki ogólnoakademickiej. I w tym kontekście konsolidacja Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uniwersytetu Opolskiego wydaje się bardzo naturalnym i logicznym procesem, który pozwala uczelni na kompleksowe dostosowanie się do zmieniających się warunków gospodarczych naszego regionu, a studentom z kolei, absolwentom, pozwala na lepsze, płynniejsze dostosowanie się do wyzwań zawodowych, które na nich czekają. Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021-2027 opiera się na czterech głównych filarach, którymi są poszczególne polityki stanowiące podstawę rozwoju uczelni. Są nimi odpowiednio polityka naukowa, polityka dydaktyczna, polityka finansowa oraz polityka międzynarodowa. W oparciu o elementy wynikające z założeń opisanych w powyższych politykach, przyjęliśmy 5 celów strategicznych jako kluczowych dla realizacji w najbliższych latach, a także po raz pierwszy w historii uczelni przenieśliśmy strategię rozwoju na poziom wydziałów i instytutów, włączając w jej opracowanie odpowiednio dziekanów wydziałów oraz dyrektorów instytutów. Ponadto strategia obejmuje również elementy związane z zarządzaniem administracją, zarówno administracją rektorską, jak i administracją kanclerską. Strategia rozwoju to nie jest pomysł autorski rektora jako najbliższych współpracowników. Ona została wypracowana przy współpracy całego zespołu ludzi współpracujących i współzarządzających Uniwersytetem Opolskim. Ufam, wierzę, że to nam się uda.